Odcinek 14. Jak rysować pocałunek. Cześć wszystkim w poradniku Jak rysować mangę. Wita się z wami wasza urocza Jorisu i dzisiaj nauczę was, jak poprawnie się całować. Jak nasze rysunki mają się całować, nie my. Rozumiecie, nie? Przejdźmy może lepiej do tłumaczenia. Co robimy źle? Ano właśnie, moje kochane żabcie, jak poprawnie narysować pocałunek? Pokażę teraz, jak się tego nie robi i sami zauważycie, że ten sposób całowania jest niebywale komiczny i co najważniejsze, niewygodny dla naszych postaci. W końcu, jak niby usta mają się stykać, kiedy dotykamy się czubkami nosów? Mamy wyciągać do siebie języki? Nie, to jest B. Jak się całować dobrze? I tutaj zaczynają się właściwie schody, ponieważ rysowanie takiego momentu to wiele spraw do obmyślenia. Po pierwsze, jakiego wzrostu są postaci, czy są sobie równe, czy któraś jest zdecydowanie wyższa. To bardzo ważna informacja, ponieważ od tego zależy, czy będziemy w stanie połączyć dwie różne głowy pod różnymi kątami. Następnie, jakiego rodzaju ma to być pocałunek, czy zwykłe cmoknięcie, czy coś bardziej namiętnego, pełnego fantazji. Kolejno, wiek postaci jest ważnym elementem, ponieważ w przypadku męskiej sylwetki należy zrobić ostrzejszą brodę niż gdybyśmy mieli styczność z chłopcem. Chociaż dla Woja byłby to grzech, więc przemilczmy tych chłopców. Ale nie przejmujcie się, jakoś to ogarniemy, przynajmniej jedną pozę. Linie pomocnicze. Co prawda, będziemy tutaj szli na żywioł i nie będę rozkładać wszystkiego na części pierwsze, czyli linie i kształty pomocnicze, ale należy się pokazanie, pod jakim kątem nasze postacie będą stały oraz w jakich miejscach będą się stykały. Więc pierwsza linia oznacza wzrost bohaterów, czyli gdzie będą się opierać czubki ich głów. Następną linią jest kąt nachylenia łączenia ust i tak właściwie możemy przejść dalej, czyli szkicujemy. Zaczynamy od kół, które określają głowę. Pierwsza kobieca, a kolejna męska. Jak widzicie, pan ma większy okrąg. Kolejno zakreślamy położenie podbródków obu postaci, a ich krańce mają się stykać z linią łączenia ust. Następnie wykreślamy linie pomocnicze położenia oczu i uszu. Dodatkowo linie te są swoim odbiciem lustrzanym, gdzie bazową linią tej odwrotności jest linia pionowa łączenia ust w pocałunek. Szkicujemy oczy, rzecz jasna przymknięte. Oraz dorysowujemy uszy. Nieco rozjaśnię warstwę, byście mogli dokładniej przyjrzeć się następnym krokom. Pora na dopracowanie twarzy, czyli rysujemy nos dziewczyny, który widać w pełnej okazałości. Niżej zarys górnych warg, ale tylko górnych. Dlaczego? Ponieważ dolne będą zakrywały usta mężczyzny. Wracając do nosów, pan ma swój za nosem dziewczyny, czyli widać tylko jego górną i dolną część. Następnie przechodzimy niżej, czyli do wspomnianej wcześniej dolnej wargi. Pozostaje nam sylwetka, czyli kobieta wyciąga się do góry z profilu, aby pocałować mężczyznę. Natomiast pan stoi stabilnie pod pewnym kątem.
Zapomniałam rzecz jasna o brwiach, ale po tym możemy przejść do bardziej szczegółowego szkicu twarzy. Czyli zabieramy się za ubogi line art, który mógłby zostać wykorzystany jako szablon pod przyszłe rysunki z całusami. Teraz musimy bardziej dokładniej i precyzyjniej prowadzić linie, aby kształty nie były kanciaste, a gładkie i kuszące dla oka. Należy również dopracować poszczególne części twarzy, takie jak oczy, usta, nos, właściwie wszystko, ponieważ na tym zakończy się nasza wstępna nauka całowania. Jak widzicie, szkic wydaje się sympatyczny, ale pytanie, dlaczego nie narysuję czegoś bardziej pikantniejszego? Szczerze, nie chcę was za bardzo straszyć jakimiś hentajowymi rysunkami, ale nie martwcie się, przygotowałam dużo szkiców pocałunków, ponieważ nie omówiłam kwestii całujących się postaci o tej samej płci, zatem w moim niewielkim kompendium rysunkowym znajdziecie kilka ciekawych przykładów. Wszystko to możecie znaleźć opublikowane na moim fanpage'u na Facebooku oraz na Instagramie lub też w opisie filmu. Co w następnym odcinku? Nie przeciągając dłużej, w przyszłą sobotę będziemy zajmować się uszami pod różnymi kątami, czyli szeroko omówimy front i profil, ale dodatkowo dostarczę pigułkę wzorów jak w dzisiejszym przypadku. Takim bonusem będą uszy elfów. Yay! Rzecz jasna, nie zapomnijcie oczywiście zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz jak zawsze zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. Dodam, że mamy tam wyzwania rysunkowe, gdzie zwycięzców konkretnych edycji nagradzamy rzeczowymi fantami, więc szybko przyłączcie się do nas. I to byłoby wszystko z tablicy ogłoszeń, więc widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!